Widzicie? Mamy Grzegorza Krasowskiego i Mikołaja Brzozowskiego. Dodam, że obaj rycerze są z Olsztynka i dodam, że się bardzo dobrze znają, więc walka może być naprawdę bardzo ciekawa. Dodam jeszcze, że pan, który niósł tarczę swojemu synowi, brał udział w walkach oldboyów. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby wiedzieć, który z nich jest który, pan Grzegorz Krasowski, herbuś Lepowron, to ten w niebieskiej jace, w tarczy herbowej widnieje czarny ptak ze złotym pierścieniem w dziobie. Pan Mikołaj Brzozowski, w jace dzielonej słup na pół, szachowana na czerwono-biało i w polu błękitnym widzimy złoty klucz. Uderzenia wymienione, szybkie, dynamiczne. Na początku to zawsze tak wygląda, jeszcze w nich mnóstwo siły. Jeszcze zmęczenie nie dało się we znaki. I pora na podliczenie punktów.
Kolejną parą stającą w szrankach turniejowych będą panowie Krzysztof Szatecki i Robert Szatecki. Ciekawy pojedynek, ponieważ panowie są braćmi. Natomiast kolejna para, która może się przygotowywać, to pan Piotr Krieger i pan Mirosław Markowski. Już sprawdzam. Raz. Szanowni Państwo, ten mały człowiek w czarnym hełmie, co teraz jest przodem do loży dama, tyłem do Państwa, to Tymuś. On dopiero w czerwcu skończył lat 20. Najmłodszy uczestnik tego turnieju. Brawa dla niego. Jak się okazuje, w liście turniejowej wkradł się odrobinę chochlik. I trochę namieszał. W szranki wystąpili bowiem panowie Wiesław Herbu-Wilk z Oławy oraz pan Tymoteusz Opaliński, to ten w czarnym hełmie. Pan Tymoteusz Opaliński dopiero co dzisiaj swoich sił spróbował w turnieju o srebrny miecz Grunwaldu, gdzie zajął jedno z trzech pierwszych miejsc, co dało mu prawo uczestnictwa w turnieju złotym. Niektórzy z Państwa mogliby podejrzewać, że wzrost daje rycerzowi Tymoteuszowi pewną przewagę. Natomiast trzeba Wam wiedzieć, że pan Wiesław Herbu-Wilk to człowiek niezwykle doświadczony w walkach turniejowych, szybki. Zaszło, nie ma kto grzać naszych rycerzy do boju, do walki. Poprosimy o brawa, poprosimy o jakiś doping, żeby im się lepiej walczyło. Pojedynek skończony, sędziowie zliczają punkty. Zaraz wszystko będzie jasne. Opowiadałem, wchodzą panowie Szateccy, Krzysztof i Robert. Krzysztof Szatecki to ten wyższy, czyli młodszy. Oni też bardzo dobrze się znają, ćwiczą, trenują ze sobą od wielu lat i walczą. Absolutna czołówka polskiej sceny turniejowej. Nie tylko polskiej, ale i światowej. Wielokrotni zwycięzcy na różnorakich imprezach. Ja już chyba znam wynik tej walki. Uważam, że wygra rycerz Szatecki. Otwieram przedmówkę. Spokojnie, to takie tam rodzinne kopanie się.
Ja w przypadku walki z przeciwnikiem, którego znacie aż tak dobrze, który zna nas tak dobrze, ciężko wyskoczyć z czymś nieprzewidywalnym. Słyszę ze stolika sędziowskiego pytanie ciekawe, którego bił w dzieciństwie. Który się któremu odgryza. Brawo! Brawo, piękna walka. Sędziowie zliczają punkty. Do walki mogą się przygotowywać panowie Piotr Krieger i Mirosław Markowski. Krieger. Tutaj jest odpowiedź na pytanie. I zwycięzcą jest Krzysztof Szatecki. Tak, czyli młodszy brat. Młodszy z braci. Dodam jeszcze, że pan Krzysztof Szatecki aktualnie jest mistrzem świata, czyli tak zwanym no, najlepszym rycerzem tej planety. Brawo dla niego! A na zadane wcześniej pytanie, kto kogo tłukł? Robert mi powiedział, czyli ten starszy, czyli niższy, że tłukł Krzysia okrutnie w dzieciństwie. Dlatego Krzysio się teraz odgryza. Wszedł również drugi z uczestników, pan Mirosław Markowski. Drodzy Państwo, przyszło mi się zmierzyć z moim przyjacielem Piotrem na południu Polski. Każdy finał praktycznie to jest moja walka z nim. Ale ja dzisiaj mam kilka słów lożodram do Józefa. Józefie, tworzenie grupy to niełatwa rzecz. Tworzenie takiego turnieju jeszcze trudniejsza. Pamiętaj, ja już powinienem zrezygnować 3 lata temu, bo mówiłem, że mój wiek, sami wiecie, ja nie będę mówił, ale jak widzisz, mam dzielnych rycerzy, dzisiaj wprowadziłem aż 2 do finału, więc ja dla ciebie będę tak długo walczył i ty tak długo musisz tą imprezę robić, jak ja długo będę walczył, a będzie to długo. Chwała Józefowi, chwała wszystkim organizatorom, chwała sędziom. Brawo, brawo za piękne słowa. Może drugi rycerz chce coś powiedzieć? A, no tak, zapomniałem. Chociaż, proszę Państwa, jak ktoś z Państwa był w zeszłym roku, ja też znam Piotra już parę lat, widziałem go na paru turniejach. I tak po jakichś 7 latach Piotr powiedział cokolwiek. Po raz pierwszy w życiu usłyszałem, jak ten facet mówi na turnieju, właśnie w zeszłym roku. No, trzeba było być w zeszłym roku. Trzeba przyjeżdżać na Grunwald co roku, żeby się dowiadywać. Taki ciekawostek. I ruszają do boju. Wszak nie idzie o mielenie jęzorem, a machanie mieczem. Który robi to skuteczniej. Jeżeli ktoś lubi zawody w paplaniu i mieleniu jęzorem, to proponuję mu, żeby z oglądania naszego turnieju przerzucił się na obrady parlamentu. Eta, panie, nie są jakieś srogie ciosy padają, miecz się wygiął. Co tylko świadczy o tym, jak silne ciosy padają. Jak sędzia jest silny raczej. Przegrywam w jajecznicy. Złamany miecz. Już drugi dzisiaj. Jeden pękł w srebrnym turnieju, teraz w złotym. Nie chcę mówić, a nie mówiłem. Pan Piotr łamie miecz na 3 części. Dlatego właśnie prosiłem Państwa jednak o odsunięcie się i nie wchodzenie w ten bezpieczny obszar tego przysłowiowego 1 metra. Broń wymieniona, starcie ponownie nabiera tempa.
No chyba złość Piotra napędza. Bo trzeba będzie się wykosztować na nowy miecz. I kolejny. Kolejny miecz łamany. Kolejny miecz. I koniec czasu. Na szczęście, bo mogłoby się skończyć kolejnymi stratami w sprzęcie. Dwa złamane miecze na jeden pojedynek to naprawdę niezły wyczyn. To się nieczęsto zdarza, proszę Państwa. A jakby tak jeszcze połamać miecze w dogrywkach? O Panie! Powinniśmy notować takie rzeczy, może księgę rekordów uda się spisać. Tu jest. Tu jest, tu. Tak, jest szansa, że pójdą kolejne ostrza. Panowie, od razu przygotujcie zapasowe miecze. Panowie dopinają uzbrojenie. Hełmy już na głowach. I kolejne 30 sekund zmagań, żeby rozerwać remis. Koniecznie. W srebrnym turnieju mieliśmy po dwie dogrywki w niektórych pojedynkach. Tak, to prawda. Ale w wielu emocjonującym pojedynku i widowiskowym jest pan Piotr Krieger. Wynikiem 6-4. Na pole turniejowe. Pan Piotr z Bytomia kłania się przed lożą dam. Zwycięzca srebrnego turnieju. Dzisiaj już potykał się wielokrotnie. I widzimy również dzwon na tarczy. Pan Łukasz Herbut-Zwon. Do kolejnej walki tymczasem mogą się już przygotowywać pan Grzegorz Kluczek i pan Dawid Dyczek. Gotowi? Walka! Widzą Państwo u obu rycerzy przewiązane szarfy. Pomarańczowa szarfa u pana Piotra z Bytomia to dowód uznania loży dam w srebrnym turnieju. Natomiast szarfa tkwiąca za pasem pana Łukasza zapewne dowód miłości Lubej jego serca.
albo pamiątka z innego turnieju. Właśnie słyszę, że luba pana Łukasza stoi tam w czerwono-zielonej sukni. To pewnie od niej darem jest ta szarfa, która jest za pasem. Ta sama tkanina to przecież fragment, tak, fragment sukni. Fragment sukni. Nierzadko się zdarzało w czasie turnieju, że damy, które chciały okazać swoją łaskawość danemu rycerzowi, potrafiły cały rękaw nawet od sukni odpuścić, żeby go przewiązać rycerzowi na mieczu albo za pasem. Panowie subtelni, po przyjacielsku. Obaj znają się od lat. Zwycięża wynikiem 7-5 pan Piotr z Bytomia. Leo Korder! Leo Korder! Pozwoliło mu wziąć udział w turnieju złotym. W pole turniejowe wkracza też pan Grzegorz Kluczek. Panowie gotowi? No, spora różnica wzrostu między uczestnikami, ale jak Państwo zdążyli zauważyć w przypadku pojedynkę pana Wiesława Stoławy z Tymoteuszem Opalińskim, przewaga wzrostu wcale aż tak wiele nie znaczy. Naturalnie sędziowie zliczają, punktują tylko i wyłącznie trafienia, które są solidnie osadzone, czysto punktowane miejsca na ciele. Więc ciosy, które ześlizgują się po broni albo są zbyt lekkie, żeby zostały zaliczone, oczywiście nie są punktowane. To dla bezpieczeństwa wszystkich. 16-11 pojedynek zwycięża pan Dawid Dyczek.